Witam w kolejnym filmie Fizyki od podstaw. W ostatnich odcinkach opowiadałem o energii kinetycznej i potencjalnej. Kto ich nie widział, może odnaleźć je w karcie wyświetlonej u góry po prawej stronie. Znajomość tych filmów jest niezbędna do zrozumienia dalszego materiału, dlatego też mocno zachęcam do zapoznania się z nimi. W końcu wyświetlenia same się nie nabiją. Dzisiaj opowiem Wam o energii mechanicznej. Co kryje się pod tym pojęciem? Powiem Wam, że nic strasznego, ponieważ najczęściej na lekcji padnie informacja, że energia mechaniczna to suma energii kinetycznej i potencjalnej ciała. Energia mechaniczna jest więc związana z ruchem i położeniem obiektu fizycznego względem jakiegoś układu odniesienia. Tyle mówi teoria, którą spotkacie na lekcji fizyki. Czy jest to dla Was zrozumiałe, czy też nie, tego nie wiem. Ale postaram się jakoś przybliżyć odpowiednimi przykładami. Zacznijmy od czegoś prostego, w sumie tylko z pozoru. Mamy asasyna wspinającego się na Big Bena. Wykonuje on w ten sposób pewną pracę, a praca ta zamieniana jest na energię potencjalną, co można zobaczyć na wykresie w tle. Gdy wejdzie on na samą górę, posiądzie maksymalną energię potencjalną względem Ziemi. Mówimy wtedy, że jego energia mechaniczna jest równa energii potencjalnej. Ponieważ asasyn nie porusza się, jego energia kinetyczna musi wynosić zero. Asasyn energię potencjalną będzie mógł w prosty sposób zamienić na energię kinetyczną, skacząc z tej wieży. Lecąc w dół, jego energia potencjalna gwałtownie maleje, a kinetyczna bardzo szybko rośnie, uzyskując maksymalną wartość w pobliżu Ziemi. Uderzając o Ziemię, powinien uzyskać około 43 metry na sekundę. Swoją drogą to bardzo dobrze, że to tylko nierealistyczna gra, bo po pierwsze spadając na liście z takiej wysokości, zabiłby się, a po drugie, jego czas lotu powinien wynosić jakieś 4,5 sekundy. Tutaj wynosi on stanowczo za dużo, nawet jeśli uwzględnimy opory powietrza. Prześledźmy teraz zmianę energii na symulacji. Asasyn miał pewną energię potencjalną równą mechanicznej. Gdy leci w dół, a energia nie rozprasza się, to energia mechaniczna na całej drodze, czyli cały czas lotu, wynosi tyle samo. Podczas spadku energia kinetyczna rośnie, a potencjalna maleje, natomiast ich suma cały czas wynosi tyle samo i jest równa energii mechanicznej. Weźmy jeszcze jeden przykład, ale tym razem z życia wzięty. Mamy tutaj katapultę, którą widzimy z dwóch różnych ujęć. Zdjęcie po lewej na górze pokazuje układ odniesienia związany z katapultą. Na filmie po prawej układ odniesienia związany jest z Ziemią. Zanim przykład omówimy, popatrzmy na zachowanie katapulty podczas jej ruchu. Katapulta przyspiesza w górę, później zaczyna zwalniać i leci ponownie w dół. Prześledźmy jej ruch na wykonanej symulacji. Na początku, gdy katapulta jest przymocowana, posiada bardzo dużą energię potencjalną sprężystości związaną z tymi linami. Dla ułatwienia na wykresie postanowiłem tej energii sprężystości nie pokazywać, bo nie jest ona naszym głównym daniem. Dodatkowo czas spowolniłem, by w trakcie ruchu tej kuli omówić przemianę energii mechanicznej. Gdy kula zostanie odczepiona, to zaczyna lecieć gwałtownie w górę. Energia potencjalna sprężystości maleje bardzo szybko i zamieniana jest na energię kinetyczną i energię potencjalną kuli. W całym tym okresie prędkość kuli musi rosnąć, czyli musi ta kula przyspieszać. Dalej kula zaczyna spowalniać, a energia kinetyczna maleje. Energia kinetyczna jest w tym momencie zamieniana na energię potencjalną. Gdy energia kinetyczna wynosi dokładnie 0, to energia potencjalna będzie miała maksymalną wartość. Kula od tej chwili zaczyna spadać w kierunku Ziemi. Jej energia potencjalna maleje, ponieważ zmniejsza się wysokość kuli, a rośnie jej energia kinetyczna. Pozyskuje tą energię kinetyczną oczywiście z energii potencjalnej. Gdy prześledzimy, jak zachowuje się energia mechaniczna, to ona tutaj też jest równa sumie energii potencjalnej i kinetycznej, jednak w całym ruchu cały czas spada. Oczywiście ta brakująca energia, której ilość cały czas wzrasta, nie znika,
a zamienia się w inne formy energii, jak na przykład energię cieplną, energię sprężystości czy oporów ruchu. Wam na ten moment jednak wystarczy, byście zapamiętali, że gdy nie ma strat energii, to energia mechaniczna jest zawsze równa w całym ruchu tyle samo, a suma energii potencjalnej i energii kinetycznej jest równa energii mechanicznej. To, co teraz powiedziałem, jest bardzo ważne, ponieważ wykorzystywane jest to w wielu zadaniach, z jakimi spotkacie się na lekcji fizyki. Wykonajmy jedno z takich typowych zadań. Oblicz, jaką energię wyzwoliła petarda i jaką prędkość początkową nadała pokrywce, jeśli wzniosła się ona na wysokość 10 metrów. Aby zadanie utrudnić, załóżmy, że 15% wyzwolonej energii we wybuchu petardy wydostało się przez dzióbek czajnika. Masa pokrywki to 0,3 kg. Policzmy jeszcze, ile wynosi prędkość pokrywki na wysokości 2 metrów nad ziemią. Zacznijmy od wypisania danych. Wysokość maksymalna to 10 metrów. Masa pokrywki to 0,3 kg. Przyda się też nam przyspieszenie ziemskie, które wynosi w przybliżeniu 10 metrów na sekundę kwadrat. Wiedząc, na jaką wysokość wzniosła się pokrywka, możemy obliczyć jej energię potencjalną. Energia potencjalna wynosi tutaj 30 joule. Zakładając, że na całej drodze w górę energia mechaniczna nie zmieniała się, to możemy powiedzieć, że te 30 joule było też na środku ruchu, ale też kiedy pokrywka zaczęła lecieć w górę. Oznacza to, że jej początkowa energia kinetyczna też musi wynosić 30 joule, bo wtedy nie ma energii potencjalnej, co wynika z rysunku po prawej. Obliczmy teraz prędkość początkową pokrywki. Po przekształceniu wzoru na energię kinetyczną uzyskujemy wartość około 14 metrów na sekundę. Jest to prędkość początkowa pokrywki. Policzmy teraz, z jaką energią mniej więcej wybuchła petarda. Powiedzieli nam, że 15% faktycznej energii uciekło przez dzióbek. Oznacza to, że z całości energii, czyli ze 100% energii, 85% zostało przekazane na wystrzelenie pokrywki w górę. W takim razie możemy zapisać proporcję. 85% to 30 joule energii, natomiast 100% to x, czyli nasza niewiadoma, którą należy policzyć. Po obliczeniu proporcji wyjdzie nam jakieś 35 joule energii wystrzelonej petardy. Na koniec obliczmy najtrudniejsze, czyli prędkość, jaką posiada pokrywka czajnika na wysokości 2 metrów nad ziemią. Oczywiście tutaj znowu na wysokości 2 metrów całkowita energia mechaniczna musi wynosić 30 joule. Teraz, aby policzyć prędkość, musimy skorzystać ponownie z tego, że energia mechaniczna to suma energii kinetycznej i potencjalnej. Energię potencjalną na tej wysokości łatwo obliczyć. Wynosi ona 6 joule. Oznacza to, że energia kinetyczna w tym momencie to 24 joule. Teraz wystarczy skorzystać ze wzoru na energię kinetyczną, odpowiednio go przekształcając. W ten sposób otrzymamy prędkość równą prawie 13 metrów na sekundę. To by było dzisiaj na tyle. Po dzisiejszym filmie powinniście wiedzieć, co to jest energia mechaniczna i wiedzieć, że jednostką energii mechanicznej jest joule. Dobrze też, jak będziecie wiedzieć, jakie zmiany energii kinetycznej i energii potencjalnej następują podczas spadku swobodnego. Dobrze, jak policzycie też jakieś zadanie, w którym wykorzystacie informację o energii mechanicznej i jej stałej wartości, gdy nie dochodzi do dysypacji energii. Cześć!